Teraz tylko najgorzej nie mieć piątego miejsca w tej grze. No i co? Czapka maga się urodziła. Nie możemy grać Sivir. Z racji tego, że to po prostu by nas za dużo kosztowało w tej chwili ekonomii. Ale zanim rzeczy pewnie tak nam się zaraz pokaże. Kolejna Sivir w następnym sklepie. Nie, ale Azir się pokazał. No i co? Żadnego upgrade'u znowu. Przedmioty mamy z dupy. Co możemy tutaj zrobić? Najgorsze teraz to, że nie mogę posprzedawać jednostek, bo muszę dostać jakieś upgrade'y. Jedyne co mogę sprzedać to Azira, Vayner Necton, tak mi się wydaje, patrząc na moje przedmioty obecnie. I dostaję dwie pary w sklepie. No przecież kogoś chyba popierdoliło. Tak naprawdę trzy pary w sklepie. Ten już się chyba zdecydował na berserkerów. Kurde, jakbyśmy mieli LeBlanc, to nie byłoby źle. Byśmy zrobili wtedy tą czapkę maga. Na razie musimy tak zostawić jeszcze. Zazir najlepiej lighta robić? Tak, ale to się tak opiera po prostu na dostaniu Yorika z GA. Jak nie masz Yorika z GA, to w ogóle ten light nie ma prawa bytu. Żadnego. Blademaster już dawno dostał nerfa i generalnie Blademasterami się teraz raczej nie gra. Można od czasu do czasu zagrać, ale to zależy od lobby. Silver Yorika? No, no musi być Silver Yorik z GA.
Ten AZ robi po 15k DPS-a, a problem jest tylko taki, że musi jeszcze wjechać te 15k DPS-a, bo zależy wszystko od tego, gdzie się Soldier zespawnuje. Soldier się zespawnuje w głupim miejscu i już nie masz 15k DPS-a. I to jest główny też problem tego buildu. Kurde, nie. Co teraz? Nie, no chyba musimy sprzedać na 30 golda, nie możemy tak robić. Sprzedamy to. Wiem, że sprzedajemy silver zawsze. Poprzednio jak narzekałem, że nie mamy upgrade'ów, ale ten upgrade nam po prostu teraz totalnie nie pasuje, a nie wart jest trzymania tego golda. To jest spoko. To moglibyśmy zmienić, tak, tak. Tak, sorry. I tu czapusie Magusia. Tego Veigara też bym chciał kupić, ale nie mam na to ekonomii w tej chwili. A potrzebujemy jakiegoś tanka. Siema, Abisek, co tam? Wygramy to, mając taki team. 1500 healtha, Ivern. Nie, no powinniśmy to wygrać, bez problemu. Zrzucimy taki mieczyk tutaj. Ciekawie. Lol. Jest okej. Okay. Kurwa mać. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to jest możliwe, że ja przez na przykład 3 gry nie dostaję nic, ale absolutnie po prostu nic. Nic. Nic nie leci. Absolutnie nic nie leci w całej grze. Ale nagle w jednej grze dostaję wszystko. I to też, kiedy nie jest tak naprawdę potrzebne. Nie? Bo po co mi teraz dwa Niko? Po co mi teraz ta spatula? To jest to...
No niestety nasz Malfred nie zrobił nic. Nie, zobaczcie tego Kha'Zix'a. Okej, okay, dobra, git. O, jaki fart. Ta wygrana była warta z 4 golda. Dobra, 3 golda. Idziemy na win streak po prostu. Tier 5 minut i tak dostaniemy. A i tak zginął. Fajnie. I tak to nie wierzę, że dobrze graliśmy. A zrobiłem po prostu wszystko, żeby wygrać tą walkę. Niewiarygodne. Pięciu magów, no ale panie. Widzisz gdzieś tutaj szóstego maga, którego bym dostał? No nie było. Zrobimy sobie tak, żeby ten Brunel zdobył HP. I teraz po prostu czekamy na 8 level. Malfight tak jest złoty? Chyba 1000, czy coś takiego. No, tysiaka. No złoty Malfight to jest generalnie ogier. Jestem dość zielony, jeśli chodzi o TFT. Jest jakaś strona, gdzie można poczytać o aktualnej mecie, na przykład kompozycje, jakie itemy robi się z czego. Jest kilka takich stronek. Najlepiej wejdź sobie po prostu na Reddita Competitive TFT. Tam masz co jakiś czas linki do artykułów, jakieś guide i tak dalej. Yeah, this is League of Legends music. No, Stana ma chyba 5-sekundowego, z tego co pamiętam. Trzymam sobie tego jednego Jerika, żeby lighty nie miały tak łatwo. A nawet bym mi kupił tego drugiego.
To jest dwóch lightów, ale bym zastarwował. Taki griffer za mnie. Tutaj. A, to było jeszcze 2 złota. Lol. Jestem głupek. No i co, mamy 6 magów. I dziwne przedmioty. Sześć magów, 4 ocean, 2 mountain, 4 warden. Czyli ja będę teraz z ludzi griffował po 20 damage'u. Zobaczcie, ile on dostanie. Ma 35. 16, 19 damage'u dostał. O, jakie przedmioty dostał. Morelo by nam się przydało. Bivager był SSE? No masz rację, potem ze mną tak. Myślę, że jest lepsza. Chyba, że będzie srebrny Veigar, to wtedy nie. Dobra, sprzedamy te Joriki. Bo mi to ekonomia boli, a chciałbym 9 level. O kurwa. Ale przedmioty dołu. Takie ino przedmioty dołu. Na razie ten Malphite może sobie tu stać. Ja jestem dostatecznie silny, żeby wygrywać walki. A tak sobie zdobywa HP. Nie wiem, ale za dużo szczęścia na przykład w tej grze mam. To jest taki brainless trochę. Dostałem po prostu wszystko, co chciałem. Znaczy, nie co chciałem, tylko po prostu dostałem jakieś bzdury po prostu. Co stali? Och, co stali tutaj? Co ja tam mam? Pasek. No Morello byłby najciekawsze. A pasek i? I miecz. To armor też. Ewentualnie tutaj łezeczka. Sorry, winny tu. Jaula. Titans resolve. Jeszcze poczekam na raptory, nie muszę teraz kombinować itemów. Ten ma srogi build, zobaczcie, jaki singed.
No, przegrali my. Taki singe z odpornością na magię to jest generalnie problemem. Ja go nie mam jak zabić. Autentycznie. Nie ma jak. Jak tylko cię będzie stać na 9 level, to sprzedajesz się, czy będziesz trzymał ekonomię, póki nie będziesz przegrywał. Na razie jestem na tyle dostatecznie silny, że nawet jak przegrywam, to są małe damage. A wydaje mi się, że nie muszę za bardzo, bo jestem dostatecznie po prostu silny, więc mogę sobie ekonomię w tej chwili robić. Nawet jeśli przypłacę to tam, nie wiem, 5-6 damage'u na rundę. A wydaje mi się, że jeśli będę mógł wstawić na przykład sobie Lux jeszcze dodatkowo, albo jakiegoś Tarika, to byłoby zajebiście. Runda przed raptorami odpadł. Use Batman. O, super. Naturalnie zrolowany brand. Mumu i Nami? Nami jest generalnie kiepska. Shogun na Branda? Jest runda z raptorami, nic nie będę decydował. Dopóki nie zobaczę itemów. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, że coś takiego wylosowaliśmy. Jest po prostu niewiarygodne. Jeszcze jedną rundę poczekamy i sobie zrolujemy wtedy. Level up i zrolowanie. Jeszcze jedną rundę poczekamy. Może dać błyskę na Branda, będziesz zrobił maga, do niego z niego zleci. Nie ma to żadnego znaczenia obecnie na nim, bo on i tak dostaje ulta przy pierwszym tiku z oceanu. Ten Jorek jest niezabijalny. Tylko my nie mamy Morello generalnie, nie? O, zajebiście jest Tarik. Zaraz sprzedamy. Sprzedamy na susa i damy itemy komuś innemu.
No ale z tym kolesiem nie jesteśmy w stanie wygrać w ogóle, nie? Z tym Sinchem, on jest dla nas niezabijalny po prostu. Jest Morello. Kuźwa, obyśmy dali to. Obyśmy dali radę. No, będę starał się zrobić złotego Veigara, ale nie będzie to łatwe. Dajcie more... Kurwa. To chociaż Frozen Heart? Nie. A czemu mój... Co się stało z moim Malphite'em? Czemu on nie zultował dwa razy? Co? Czy zultował dwa razy? Ja po prostu nie zauważyłem. Na razie tak. Mystyk Zatarika. Zaraz zatrzymam. Chciałbym go na drugi poziom najlepiej. Na Branda Rabadon lepszy od Morello. Morello da jakieś nami, czemu mu lepsze? Jakbym nie miał wyboru, to bym dawał na Morello na Branda. Did I try Legends of Runeterra? Yeah. It's a great game. Mogę też jego na przód dać. Gdzie mamy poison? Kurna, no i tego jednego Veigara potrzebujemy, nie? Ten jeden Veigar by nam tu... Może nam tu wygrywać gry.
sensie, jeśli dostaniemy tego jednego Veigara, to myślę, że jesteśmy w stanie wygrać tę całą grę. Nami nie jest istotna w ogóle. Poisona nie dostał na Tariku od razu. No właśnie. Teraz git. Nawet nie zagraliśmy tej drugiej walki, bo wygraliśmy z duchem naszym.